Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was dziś na film ze stylizacjami z wykorzystaniem koloru burgundowego. Jest to kolor teraz bardzo modny. Mam nadzieję, że uda mi się Was do niego przekonać, a może zniechęcić. Zobaczymy, jakie będą Wasze reakcje. Zacznę od tego, że część tych ubrań, które dzisiaj będę mierzyć, pochodzi z mojej garderoby. Natomiast znakomita większość są to ubrania z ostatnich holi zakupowych, nadal dostępne jeszcze w sklepach. Nie podjęłam decyzji co do tego, czy ze mną zostają, dlatego mogą mieć metki. Pierwsza stylizacja, pierwsza propozycja jest z moją sukienką. Jest to sukienka kupiona przeze mnie w Massimo Dutti ze 3 lata temu, także jak widzicie, burgund już wtedy był bardzo modny. W dodatku ma ten nadruk parsley, który znajdziecie również w aktualnych kolekcjach na wielu ubraniach. On co roku się pojawia. Dobrałam do niej moje kowbojki z Kazara, takie krótsze. Kowbojki są bardzo modne, także jeżeli macie kowbojki w szafie, no to już ten bardzo modny element posiadacie. Ja bym tutaj jeszcze dodała prosty dodatek, czyli pasek. Pasek jest brązowy, jest to mój pasek Staranko z wyprzedaży i dołożyłam jeszcze torebkę marki Coach. Ona jest w takim ciemno-brązowym kolorze, bo akurat nie mam takiej pasującej torebki do całego zestawienia. Także jak widzicie, do sukienki nie trzeba wiele, wystarczy jakiś dodatek właśnie w dobrze pasującym kolorze. A teraz zmiana kilku elementów. Zmieniłam przede wszystkim buty. Pojawiły się teraz na mnie moje kowbojki marki Solofeme w wzór skóry krokodyla. Bardzo fajne, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Również mają około 3 lat. Do tego nowość w mojej szafie, torebka marki Furla czarna. Do tego kamizelka Sinsay oraz czarny pasek, bo tutaj widzicie z tyłu, widać, że się kończy kamizelka, więc stwierdziłam, że ładnie będzie wyglądać, jak będzie widać pasek. I tak się prezentuje całość, połączenie burgundu takiego na wzorach razem z czernią. Połączmy teraz kolor sezonu z wzorem sezonu, a zatem burgund z panterką. Jest to zestaw Sinsaya z nowej kolekcji. Jeszcze nie zdecydowałam, czy te rzeczy ze mną zostaną. Także koszulka typu crop top, do tego spódnica z wysokim stanem, z takim bardzo ładnym nadrukiem panterkowym. Tak się to prezentuje w całości, połączenie tych dwóch kolorów. Do tego założyłam trampki i akurat mam trampki w kolorze taupe, natomiast świetnie by się sprawdziły jakieś brązowe, tak, albo cieliste, takie wiecie, bardziej nawiązujące kolorem do spódnicy, no ale niestety nie mam tutaj odpowiednich butów. Ja bym tutaj jeszcze dodała jakąś marynarkę. Akurat mam tutaj marynarkę Sinsay w kolorze brązowym, w takim fasonie bardziej sportowym bym powiedziała, bo ten materiał przypomina bluzę. Tutaj widzicie, są wywinięte rękawy, także jest to taki bardziej zestaw na luźno. Myślę, że białe trampki też by się tutaj fajnie sprawdziły, jakby się ta biel pojawiła. Specjalnie ta marynarka jest rozpięta, żeby właśnie ukazywać to połączenie w środku. A teraz również bardzo modne połączenie czerwień z burgundem. Mam na sobie kardigan z Sinsay oraz spódnicę z H&M. Obydwie te rzeczy są na holach zakupowych chyba niedawno opublikowanych. Także myślę, że nadal są dostępne. Założyłam do tego mój pasek Ralpha Lorena, ten taki cienki, on jest dwustronny. Z jednej strony jest czerwony, torebkę Kazara. No i żeby jak już ten zestaw jest taki wyrazisty, dodać jakiegoś wzoru, to założyłam sobie moje buty marki Dizzy w panterkę. Także panterka jest bardzo modna, połączenie tutaj czerwieni, burgundu i panterki, no to już chyba wszystko mamy w jednym. I tak się prezentuje. Uważam, że tutaj te buty właśnie dodają tego czegoś takiego bardziej modowego charakteru, zmieniają ten, pomimo wszystko dosyć odważny zestaw, jednak w coś takiego bardziej niezwykłego. A teraz połączenie burgundu z szarością, którego też znajdziecie dużo, szczególnie na takich spodniach z lampasem. One zazwyczaj są szare, a ten lampas właśnie burgundowy. Mam na sobie mój golf z Mojito sprzed kilku sezonów, ale chyba nadal dostępny. Ten pasek czerwony Ralpha Lorena, szare spodnie z H&M-u.
też z ostatniego holu zakupowego i do tego jeszcze założyłam moje spodnie, nie spodnie, tylko buty w panterkę właśnie marki Dizzy. Mi one tutaj super pasują, szczególnie do szarości. Bardzo mi te buty pasują, wiecie co, do bardzo wielu stylizacji. Także jestem dosyć na nie uparta, natomiast uważam, że dodają tego pazura i sprawiają, że ten cały zestaw jest jeszcze bardziej modowy. Kolejne zestawienie za pomocą kamizelki, jest to kamizelka z H&M-u, ograniczyłam ilość burgundów tej stylizacji. Natomiast jesienią, zimą te wszystkie modne kamizelki jednak wymagają czegoś pod spód. Takie golfiki mi się sprawdzają świetnie. Także kamizelka nałożona na golfik. Ja wiem, że ona jest troszeczkę za mała, ona jest z ostatniego holu zakupowego. Po prostu tak nie dobrałam rozmiaru, natomiast pasuje mi tu kolorystycznie. Pomimo tego, że nieco się odcina kolor od tych spodni, to uważam, że to nie wygląda źle. Natomiast też bardzo dobrze by wyglądała kamizelka do kompletu ze spodniami, natomiast takiego kompletu aktualnie wtedy nie było. Do tego czarna torebka, założyłam sobie czarny pasek, zależy jak kto lubi, zaraz Wam pokażę wersję bez paska, też wygląda to fajnie. I do tego mam czarne, nie spodnie, tylko buty marki Ryłko, uważam, że dobrze tutaj pasują. A co jakby połączyć burgund z burgundem? W tym momencie mam na sobie sweterek z H&M oraz mój czerwony pasek z Ralph Lauren, to jest dwustronny pasek. Uważam, że to zestawienie też wygląda bardzo dobrze. Też burgundu z burgundem znajdziecie wiele w nowych kolekcjach połączonego. Zostawiam do tego te moje buty w panterkę. Natomiast pasowałyby również na przykład buty burgundowe, które myślę, że teraz spokojnie będzie można dostać w wielu markach, albo na przykład brązowe, albo czarne. A co jakby połączyć burgund z taupem? Tego koloru też znajdziecie sporo, sporo odcieni taupu, jaśniejszych, ciemniejszych. Ja tutaj mam sweterek z H&M, bardzo cieniutki, właśnie w odcieniu taup. Do tego mój pasek Bossa, on jest również w kolorze taup. Do tego torebka Furli czarna oraz czarne szpilki marki Ryłko. I tak będzie się łączyć burgund z taupem. A co z połączeniem burgundu z niebieskim? Mam tutaj niebieski sweterek marki Sinsay, który ma kolor takiego jeansu, powiedzmy. Także myślę, że ten kolor dobrze się łączy właśnie z burgundem, ten odcień, bo jest to bardziej odcień chłodny. Tak się prezentuje z tyłu. Tutaj mam założony ten brązowy pasek Ralph Lauren, dlatego że brąz i beż bardzo dobrze się łączy zarówno z burgundem, jak i z tym odcieniem niebieskiego. Do tego moja torebeczka Kazar oraz brązowe szpilki i tak się prezentuje całość. Był burgund z niebieskim, to może spróbujmy burgundu z granatem. Tutaj mam akurat marynarkę z Sinsay w granatowym kolorze. Dodatkowo założyłam pod spód koszulkę białą z takimi niebieskimi wzorami. Jeszcze się może zapnę i tak to będzie wyglądało w całości. Uważam, że granat z burgundem to bardzo ciekawe połączenie. Zostawiłam sobie tutaj beżowe szpilki, aczkolwiek fajnie by się sprawdziły, czy granatowe, czy burgundowe, czarne, różne kolory. Natomiast beż ponownie pasuje zarówno do góry, jak i dołu. Można by tutaj założyć na przykład beżową torebkę albo wymienić koszulkę na przykład właśnie beżową lub brązową. A co jeżeli połączymy burgund z bielą? Ja tutaj mówię Wam, a co jeżeli, dlatego że uważam, że ważne jest to, co się każdemu z nas podoba indywidualnie. Każdy z nas ma inny styl, inny gust i nie musicie wcale ubierać się tak, jak mówią Wam w internecie, czy jak pokazują na zdjęciach. Możecie się ubierać tak, jak lubicie. Ja zazwyczaj robię tak, jeżeli jest to nowy kolor w mojej szafie, biorę sobie taką rzecz, na przykład taką bluzkę i przykładam do różnych kolorów ubrań w mojej szafie i patrzę sobie, co mi się aktualnie podoba i tak po prostu chodzę. Także mi się akurat podoba połączenie burgundu z bielą, żeby tego burgundu było mniej, a tej bieli więcej. Mam na sobie dżinsy marki Sinsay białe, kupione całkiem niedawno. Do tego mój pasek Lu, brązowa torebka marki Kazar oraz szpilki Gino Rossi beżowe. Kolejne połączenie, tym razem dżinsy. Są to dżinsy z mojej szafy Donny Karan, kupione
jakoś w tym roku, na początku, i mają standardowy kolor tego jaśniejszego dżinsu. Jest to kolor, którego znajdziecie całą masę, natomiast chciałam Wam też połączyć burgund z dżinsem, żebyście widziały mniej więcej, jak się komponuje. Ja tutaj połączyłam to wszystko taupem, taup pasek z Bossa, moja torebka Coach, ona jest taka trochę ciemniejsza, i do tego trampki z Big Stara w kolorze taup. Teraz połączmy bordo, jak widzicie, z kolorem różowym. To są moje spodnie z Zary, pewnie nadal są jeszcze dostępne, bo to jest ten ich standardowy krój. Dodatkowo mam różowy pasek Lu, różową torebkę marki Cochinelle, taką na łańcuszku. Tak się to prezentuje w całości. Uważam, że to jest bardzo trafne połączenie. I do tego mam jeszcze buty, te moje w panterkę. Powiem Wam, że ten zestaw mi się tak bardzo podoba, że ja chyba sobie tę bluzkę z Sinsay zostawię, bo po prostu uważam, że wygląda bardzo dobrze. A teraz połączenie burgundu z brązem. I jest to ciemny brąz. Jest to spódnica marki H&M, też znajdziecie ją gdzieś tam na ostatnim holu zakupowym. Do tego połączyłam obydwa elementy akurat czarnym paskiem. Wybrałam również do tego czarną torebkę oraz czarne szpilki. Także jak widzicie, dosyć ciemne połączenie, w miarę jednolite, bo teraz też modne jest, żeby się ubierać monochromatycznie. Także tutaj macie prawie że monochromatyzm, jednak te kolory minimalnie się różnią, co mi się podoba, bo z daleka będziecie wyglądać inaczej, a z bliska inaczej. A teraz połączenie ze spodniami marki Sinsay. Jest to kolor kaki brązowy. Taki dosyć nietypowy. Zaraz zobaczycie na połączeniu na butach i z brązem, że to nie jest tak do końca ciemny brąz, to jest taki bardziej zimny brąz. Natomiast uważam, że połączenie właśnie z takim też nieco jaśniejszym odcieniem brązu jest bardzo ciekawe. Tutaj połączyłam obydwa te elementy za pomocą mojego brązowego paska Staranko. Mam na sobie również moje kowbojki Kazara, właśnie brązowe, a w zasadzie beżowe, bo to jest po prostu beż, to jest bardziej brąz. I uważam, że to połączenie też jest całkiem fajne. To były wszystkie stylizacje, które przygotowałam na dzisiaj. Starałam się połączyć bordo z jak największą ilością kolorów, bo każdemu się podoba co innego, każdy też ma inne kolory w swojej szafie. Mam nadzieję, że gdzieś Was tutaj zainspirowałam, że ten filmik do czegoś Wam się przyda. Jeżeli filmik Wam się podobał, poproszę o łapki w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, a lubicie takie filmiki, serdecznie zapraszam na mój kanał do subskrypcji, żebyście nie przegapiły żadnego filmu. A dzisiaj zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!